To są wideokomentarze indeksowe BossFX. Mamy 4 czerwca, 5.48 poniedziałek. Ja nazywam się Michał Pietrzyca i zapraszam na analizę techniczną wybranych indeksów futures na indeksy giełdowe w CFD w platformie BossFX. S&P 500 znajduje się w rejonie 2737 punktów i zauważmy, że tutaj podczas ostatnich blisko 80-90 godzin doszło do zmiany układu sił na wykresie, gdyż średnia ta szybsza z 22 godzin przecięła w górę średnią wolniejszą z 55 godzin notowania. Price action przełamały taki ważny punkt zaporowy 2707-2705, tą strefę podażową, która została ponadto przetestowana 31 maja. Częściowo podważona później, popyt bardzo szybko wyprowadził 1 czerwca ponad tą barierę notowania i średnie, przedstawione średnie zaczęły kontynuować umacnianie, a cena skoczyła na nowe, tutaj kilkudniowe maksima. W związku z powyższym ten układ propopytowy jest świeży statystycznie, ale posiada już taką trajektorię, wzrostową trajektorię rynku byka, co także widać na najszybszym ujęciu wskaźnika CCI z 14 okresów w układzie H1. W związku z powyższym ta strefa tutaj od dołu 2699 i kończymy na 2708 jest bardzo istotna z takiego punktu średnio horyzontalnego. Tutaj jeżeli podaż ponownie dałaby o sobie znać, to tutaj popyt musi odpowiedzieć w tym rejonie, jeśli chce zachować takie pozytywne spojrzenie na dłuższy horyzont. W przypadku Dow Jones również ostatnie tutaj blisko 80 godzin wykreowało nam coraz to wyższe dołki, coraz to wyższe szczyty i w tak zakreślonym kanale przedstawione średnie zaczynają się umacniać. I w związku z powyższym lokalny opór 24694 punkty jest po prostu statystycznie tutaj zagrożony, może nie przetrwać i ta strefa jest o wiele mniej istotna niż prowadzona od dołu linia pozioma wsparcia 24378, 24344, dlatego że po prostu średnie się unoszą. Wskaźnik CCI pokazuje wstęp do tendencji wzrostowej po wcześniejszej jakby układance takiej prospadkowej. Średnie przyjmują coraz to wyższe wartości, price action mamy w układzie takim średnioterminowym dla H1 prowzrostowym i w związku z powyższym przełamanie tutaj tych lokalnych barier spadkowych, co miało miejsce 1 czerwca, dało potwierdzenie wyższości tej tendencji wzrostowej. Zobaczmy teraz na DAX-a, bo tutaj mamy nieco mniej optymizmu. 12568 zostało potwierdzone jako tutaj takie podwójny dołek, takie ważne wsparcie lokalne. 12568, 574 mniej więcej mamy tutaj strefę popytową i podczas sesji z 1 czerwca średnia z 22 godzin pod koniec dnia przecięła średnią tą wolniejszą z 55 godzin i praktycznie one wytrąciły impet spadkowy. A notowania w takim układzie intrasesyjnym, jeśli byśmy przeciągnęli przez poziomy close, przełamały linię spadkową, klasyczną linię trendu spadkowego. Dzięki temu lokalna zwyżka posiadająca wyższy dołek w okolicy 12685 jest istotna, ale może pojawić się jeszcze jakaś próba potwierdzenia na przykład wsparcia 12649 lub nawet 12614, bo w takim układzie świeżym statystycznie nie można tego wykluczać. Natomiast bardziej tutaj zagrożony jest opór 12793 i tutaj taki trigger 12823 powinien odpowiadać za uwolnienie tej pozytywnej energii, która ma prawo na wykresie DAX-a się pojawić. Jeśli chodzi o FPL20, to tutaj zakończyliśmy praktycznie sesję 1 czerwca tuż poniżej 2200 punktów, a poziom ten, a pamiętamy, że ostatnio grał rolę takiego lokalnego wsparcia, trochę psychologicznego, więc przekroczenie go w górę byłoby samym w sobie takim sygnałem, takim prognostykiem do umacniania. Natomiast jeżeli jesteśmy poniżej, to tutaj bardziej celujemy w okolice 2178, 2163 w tą strefę propopytową, która nie została potwierdzona. Natomiast już wyższe poziomy wskaźnika CCI w takim układzie 30-40 godzin pokazują wstęp do jakiegoś przynajmniej odreagowania. Dziękuję za uwagę.